Dobra, słuchajcie, ustawiliśmy sobie dwie rzeczy, czyli, a nawet trzy rzeczy, bo zmieniliśmy kamerkę, także mogę przez przypadek patrzeć w innym kierunku. Dźwięk na polski i wyłączyliśmy w dźwiękach. Zrobiliśmy w dźwiękach taką opcję, żeby można było stawiać na YouTube bez kopy strajków. O, w ten sposób. A kamerka specjalnie tak inaczej ustawiona, żebyśmy sobie tutaj coś innego mieli przy tym. Przy filmikach. Kawusia jest, specjalnie szybko nagrywam, żeby jeszcze wam coś w samo południe, w niedzielę wstawić, a potem będę nagrywał następne odcinki. Ciekawe, pewnie się pocięło, bo oczywiście mam na spacji zatrzymywanie i nagrywania. Więc albo to zlepię, albo zostawię tak. Więc dobra, lecimy. Trzy rzeczy zmienione: kamera, dźwięki na polski. Kontynuuj. Niech się wczytuje. Jedziemy z tematem. A, już możemy grać, dobra, okej. Aha, o! Po polsku! No to zmienia postać rzeczy zupełnie. Co to jest? Co to jest? Myślałem, że coś wyskoczyło na mnie. Mam nadzieję, że uda się taki odcineczek, wiecie, pół godzinki, powiedzmy. Musimy jakoś otworzyć te drzwi pancerne. Naprawdę? Darowałbyś sobie te porady. Powiedz mi lepiej coś o Pietrowie. Jak go w ogóle namierzyli? Zdradę Pietrowa odkrył Michael Stockhausen. Aresztowała go jednostka Argentum. To jak tu trafił? Po procesie skazano Pietrowa na prace społeczne i wysłano tu jako więźnia. Co? W całym Związku Radzieckim nikt nie mógł go zastąpić? Kolektyw miał ruszyć za kilka miesięcy. Głupotą byłoby zmieniać głównego inżyniera. Pietrow musiał dokończyć dzieło i zmuszono go do tego. Czemu jest taki wyjątkowy? Wiktor Pietrow był głównym inżynierem tajnego wydziału Akademii Konsekwencji, gdzie programowano roboty dla kolektywa 2.0. No tak. No to myślę, że to będzie bardzo miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi właśnie o. Co? Co on tak gada? No jestem. No, nie mogę. Dobra, to idę tędy. Dobra, jakoś skoczyłem, ale zupełnie inna baja, nie? Z tym, z lektorem. Znaczy z dubbingiem. I to jest chyba to, co miałem wziąć. A ja bym se tam dalej poszedł. Dobra, najpierw, bo mu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Najpierw go. No. Obróć gałkę. W tej chwili. Coś go wciągło. Nic się zasadniczo nie działo. Ej, szkoda, mogliśmy tam iść dalej, kurde, to zeeksplorować. Pewnie tam była dodatkowa opcja zakończenia gry od razu. On. O kur! To go tam. Bezpieczne obszary, pokoje.
Rekreacyjne do bezpieczne miejsca w świecie gry. W każdym z nich jest maszyna do ręcznego zapisywania gry. To mi się podoba. Mamy skrzyneczkę jakąś. Materiały, naboje. No i pięknie, o to chodzi. Nie no, inna baja po polsku w ogóle. Nie no, nie ma to tamto. Wow, ale go wyżygało. Ciężkie ataki mogą przerywać, kiedy przeciwnik przygotowuje ciężki atak. A co ja się tutaj będę... Walnij go w łeb i tyle. Gdzie on jest? Dobra. On napalony jest. Gdzie on jest? Ale on był... Mogę coś doradzić? Zajęty jestem! Staraj się unikać ciężkich ciosów robota. Wszystkie są ciężkie. Podczas skoku mocy ataki robotów są wyjątkowo kolejne i mogą cię... Ja nie widziałem... Masowe zbieranie zasobów. F. Dobra, okej, okay, dobra. Fajno. Jak nie urok to sraczka. Czemu nic wcześniej nie mówiłeś? Zajebiste. Zbieranie po drodze zasobów na pewno wam nie zaszkodzi, majorze. Fajna opcja, nie? Ej. Przypominam, że macie specjalny plecak jarowo-abałakowa na przedmioty i sprzęt. Dzięki osobliwości kwantowej przedmioty są zmniejszane, a przy wyjmowaniu rosną do pierwotnych rozmiarów. Tak, niezła sztuczka, co? Jak z filmu popularno-naukowego. Podoba mi się ta opcja zbieractwa. Tu jeszcze coś jest? Zarąbista opcja. O, co tu można pogadać? Rozkaz. Rozkaz towarzysza Sieczenowa, dobra. Dyrektora zakładu 3826. Wszyscy pracownicy zakładu 3826, w tym także personel administracyjny, zostaną poddani polimeryzacji 10 czerwca 1955 roku. Po zabiegu wymagane jest podpisanie protokołu. Fajno. Notatka. W odpowiedzi na monit przesyłam ocenę osadzonego Pietrowa. Stan psychiczny, nerwowy, wybuchowy, praca w teatrze wyraźnie wpłynęła na stan psychiczny osadzonego. Od kilku miesięcy prześladują go różne sceny dramaturgiczne, a przez sceny recytuje wiersze jakiegoś nieznanego poety. Pewnie Juliana Tuwima. Stan fizyczny przeciętny, miewa tiki nerwowe. Status zagrożenie, ryzyko ucieczki, choć towarzysz Sieczenow osobiście prosił, aby nie udaremniać prób ucieczki więźnia z użyciem środków, jednak zaleca się objąć go stałym monitoringiem. Dobra. Babcia Zina. Ej, to jest ta babcia, co ją widzieliśmy tam na początku. Tak? Iż... Zinedina Zidenadowi? Pod żadnym pozorem nie ma prawa wstępu bez pozwolenia do magazynu sadzonek. Ciekawe, co sadziła. Towarzyszka wyprowadziła pod pretekstem inspekcji nasiona i sadzonki eksperymentalnych odmian kwiatów w celu ich uprawy własnej. Ponieważ rośliny to są wciąż, rośliny te wciąż mają charakter eksperymentalny i nie zbadaliśmy w pełni ich właściwości, jest to potencjalnie niebezpieczne. Nie reagujemy na obecność babci Ziny. Zachowujcie kulturę. Rozkaz. Zastępca kierownika kompleksu w ogóle. Ściśle tajne. Należy poinformować towarzysza Sieczenowa o wypadku w kiełkowni. Szpital, do którego przyjęto jego ofiarę, odciąć kordonem na oddział ma wstęp tylko personel medyczny i towarzysz Sieczenow. Dobra. Ale to tak jakby jeszcze poczta była, nie? No to
To są te, no dobra, okej. Wróć. Robotnicy, aha. To jest zarąbiste w ogóle to jest. Można sobie o nich poczytać. Znajdź Wiktora, dobra, mam Wiktora znaleźć. No, ze spluwą, inna sprawa w ogóle. Oj! Przypominamy, że personel obowiązuje zakaz omawiania pracy z członkami rodziny oraz innymi osobami, które nie są pracownikami kompleksu. Zdąk. Może ja mam tu za wysokie wymagania ustawione. Się tak wydaje, wiecie? Zmniejszymy sobie te wymagania. Coś jest nie do pomyślenia, że takie akcje się odwalają. Ja rzeczywiście mogę mieć za wysokie ustawienia, bo mi tam jakieś wywaliło wysokie, więc zmniejszymy sobie je po prostu i tyle. No bo coś innego mi tu blokuje, nie wiem. A jeszcze byśmy zablokowali sobie FPS-y, może, żeby dał radę. Putu. Idzie to przyspieszyć, czy nie idzie? Aleśmy pograli. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, wiecie, jakie tutaj komputer wytwarza FPS-y na OBS-ie, ale zaraz o jakość. No i fajno, i średnia, i pasuje, i zastosuj zmiany, i pięknie. Jeszcze ekran, tu mamy te 60 klatek, no i okej. Włączona synchronizacja pionowa, wyłączona. Tak. Dobrze. Kontynuuj, ciekawe gdzie tam nas wywali. Jak daleko nas wywali. Okej. Lecimy. Dalej, bo już jest 11 minut. Aha, to jest ten punkt zapisu, tak? Dobra, okej, dobra, wiemy o co chodzi. No to już, dobra, no okej. Maszyny powstały z prochu. To już wiemy. Oj! Już nie ma ammo? Ej, no. Przez webko. Ej, za pierwszym razem co lepiej poradziliśmy. Ale my gdzieś tutaj... Mogę coś doradzić? Zajęty jestem! Staraj się unikać ciężkich ciosów robota. No, to ja to wszystko wiem. Dobra, to czytaliśmy, także ja tylko sobie kliknę o, że tak powiem... Podczas skoku mocy ataki robotów są wyjątkowo groźne i mogą cię przewrócić. Jak nie urok, to sraczka. Czemu nic wcześniej nie mówiłeś? No. Zbieranie po drodze zasobów na pewno wam nie zaszkodzi. Otwieranie jest zajebiste. Przypominam, że macie specjalny plecak Jarowa Abałakowa na przedmioty. Jarowa? Dzięki osobliwości kwantowej przedmioty są zmniejszane, a przy wyjmowaniu rosną do pierwotnych rozmiarów. Tak, dobra. To jest sztuczka, co? Jak z filmu popularno-naukowego. Coś tam pozbierali, nie? Tam, gdzie się dało, to pozbierali. Jakby żygał. Tak mu się cofa. Dobra, za dużo naboi to ja nie mam. A tutaj, chłopaki? W tym pomieszczeniu tu nie było jeszcze naboi? Zapiszemy sobie w razie... No dobra. No, tam był jakiś wypadek przy pracy ewidentnie, dobra. Podkradnij się do robota i zaatakuj go z ukrycia. Ja skorzystam z okazji i go obezwładnię.
to zapłaciłeś, co? Kazano nam zacząć nagrywanie, gdy tylko się zjawicie. Dobra. Mam rozkaz. Proszę, proszę. Dokumentuj, jeśli chcesz, ale mnie nie nagrywaj. Przepuść mnie. Jakieś kompasy tu znajduję. Kurde, za dużo tej amunicji tutaj nie mam, nie? Ej, on... Czyli on wziął ten karton go, i go normalnie, serialnie podniósł. O, mamy amunicję. Niedużo, ale zawsze. Czy to grusza? Może działa. Wszystkie grusze w zakładzie 3826 są na stałe podłączone do sieci zapasowej. Dzięki niech tak będzie. Pracownicy są w stałym kontakcie. Ale dostęp do gruszy wymaga hasła, uprawnień albo czegoś takiego, nie? Mogę załatwić dostęp do każdego urządzenia w zakładzie, w tym także szczebiotów, które napotkamy w drodze do celu misji. Jasne. Tej amunicji mogłoby być więcej, nie? Bo jest naprawdę wydaje mi się, że jest mało tej amunicji. Ej, łapa. Jestem Charles, towarzyszu majorze. Jeden pies. Jak ten cały Pietrow skakował kolektyw? Zdrajca nie działał sam. Zwerbował do spisku kilku wspólników. Kilku, co? A gdzie oni są? Już zostali zlikwidowani, jednak do Pietrowa bez twojej pomocy nie dotrzemy, bo to tu jesteś. Kurde, musiały strzelić, zmarnowałeś. Dobra, to ja może będę trzymał to, bo to... Bezpieczniejsze jest trzymać się. Za blisko jestem tego monitora normalnie. Albo on ma jakieś takie dziwne odświeżanie, nie wiem. Tu trochę nuta jak w Stranger Things, nie? O kurde. O, mi to chyba... Lejgno ja! Chcesz powiedzieć, że garstce zdrajców udało się włamać do kolektywu sieci stworzonej przez największe umysły Związku Radzieckiego? Teoretycznie do kolektywa się nie włamało. Nikt nie zdołałby obejść algorytmów stworzonych przez zespół profesora Lebiediewa w Akademii Konsekwencji. Lebiediew? Więc o co chodzi z tym całym cyrkiem? Zdrajcy wgrali do jednego z algorytmów kolektywa fałszywy tryb bojowy, przez który dla serwera centralnego ludzie to wrodzy żołnierze. Bez Pietrowa nasi naukowcy tego nie naprawią? Mogliby, ale to potrwa. Lebiediew, dobra. A słuchajcie, zrobimy tak, że ustawimy tutaj... O kurde, nawet 300. 240. Zobaczymy, co to da. Bo ja tu z bliska, jak patrzę na to... W tym czasie zginie wielu ludzi, a informacje o wypadku to jest po prostu... się poza granicę zakładu. No jest trochę lepiej, ale... Lebiediew. To mi gdzieś zawsze pokazywało mi gdzieś. O ty! Ja zginąłem? No dobra. A tu jest jakieś leczenie czy coś takiego? Bo ja nawet nie wiem. Aha, jestem tu z powrotem. A tamte rzeczy już mam... Kradnij się do robota i zaatakuj go z ukrycia. Ja skorzystam z okazji i go obezwładnię.
Ale no to strasznie daleko się cofnął z tym wszystkim. Gdzieś były naboje jakieś, nie? Ale jaja. A tu... X to jest życie? A widzicie, dobrze. To nic, to musimy przeszukać jeszcze raz, tak jak... Łapa. Jestem Charles, towarzyszu majorze. Jeden pies. Jak ten cały Pietrow skakował kolektyw? Zdrajca nie działał sam. Zwerbował do spisku kilku wspólników. Kilku, co? A gdzie oni są? Już zostali zlikwidowani, jednak do Pietrowa bez twojej pomocy nie dotrzemy. Po to tu jesteś. Już go nie ma? Ej, a teraz jakbyśmy... O, jest tutaj. Dobra, zamścimy się na nim. A masz ty gnoju. Chcesz powiedzieć, że garstce zdrajców udało się włamać do kolektywu sieci stworzonej przez największe umysły Związku Radzieckiego? Teoretycznie do kolektywa się nie włamano. Nikt nie zdołałby obejść algorytmów stworzonych przez zespół profesora Lebediew. Rozkazy, dobra. Chyba w Akademii Konsekwencji. Więc o co chodzi z tym całym cyrkiem? Zdrajcy wgrali do jednego z algorytmów kolektywa fałszywy tryb bojowy, przez który dla serwera centralnego ludzie to wrodzy żołnierze. Bez Pietrowa nasi naukowcy tego nie naprawią? Mogliby, ale to potrwa. A w tym czasie zginie wielu ludzi, a informacje o wypadku wydostaną się poza granice zakładu. Uwaga, pracownicy, którzy w ostatnim czasie byli w kontakcie z ciepłokrwistymi chłopcami eksperymentalnymi. Ciepłokrwiste? Ja bym chciał wiedzieć, czy można się cofnąć, żeby tu zapisać. O, właśnie. Bo w razie jakby mnie coś zabiło, a jest taka opcja, że mnie coś zabije, to wiecie. Nie będę już w czarnej dupie, jak tu byliśmy, aczkolwiek pominęliśmy tą szafkę. Dobra, w tą stronę trzeba iść. Ewidentnie. Znajdź Wiktora, okej. Okay. Jak się skrada? Ja ominąłem skradanie. Dobra, bo coś tutaj nadciąga chyba. No więcej was matka nie miała? Żryj to. O, ale mi dupnął. O kurde, wyprowadził mi kombosa. Leczę się troszeczkę. Dobra, leży. Gdzie on leży? Tutaj, dobra. No, amunicji jest naprawdę... Malutko. Kibel, no wiadomo, gdzie mógł szary trafić.
O ty gnoju, właśnie tu srałem, a ty mi przeszkodziłeś. Ale kulturalnie spuścił wodę, nie? Oj, coś czuję, że my tego będziemy używać, tego leczenia bardzo dużo. Krew. Czemu wszystko jest zamknięte? Gdy roboty zaczęły atakować ludzi, włączono tryb ewakuacji. Zakład 3826 jest zamknięty. Dotyczy to też części wewnętrznej. To jak mam otworzyć te drzwi? Mają zamek elektromagnetyczny. Muszę go spalić impulsem elektromagnetycznym. Ale jak ja to zrobię? Rękawice można wyposażyć w generujący impuls. Generujący impuls. Coś jest nie tak. No bozi chuj. Ludzie kochane. Oszaleli. Oszaleli. To był Wiktor? Chyba znaleźliśmy Wiktora. Dawaj, żołnierzu. Dobrze, jeszcze trochę. Jesteś cały? Tak. Ile widzisz palców? 5. 4. Świetnie, wstawaj. Musisz mi pomóc. Nie idź w stronę światła. Co to za jedyni? Przynieśli cię tu. Uciskaj. Pompuj. Oni cię uratowali. A ty kim jesteś? Lekarką. A masz jakieś imię? Nie ma teraz na to czasu. A masz jakieś papiery na to? Szczypce. Szczypce, przynieś mi szczypce. Zaraz. Szybko. A to skąd się tu wzięło? No co tak długo? On już nie żyje. Kapsułę neuropolimerową? Nie przyda się. To jak masz na imię? Larisa, zadajesz za dużo pytań. Wiesz co, poradzisz sobie co? Bez mnie. Gdzie idziesz? To nie pomoże, nie ma na to sprzętu. Ja go mam. Świetnie. Tego mi było trzeba. To zrobiłeś? Zadajesz za dużo pytań. Oj, ktoś się dobija. Kryj się! Larisa! A ty mu co odjebało? Chuj, ledwo poznał kolegów i... No, na ziomek! Widzicie ten ryj? Uwaga na promie! To jest pierwszy boss. Trzeba się wyleczyć! Lecz się, chłopie! No bo ja tak nie zdążę się uleczyć. Ej, bo my już go kończymy. No nie wierzę, zabił mnie? Ja już go miałem na finiszu. Ja już go miałem na finiszu. Leć się, chłopak. Jaki on ma zasięg? Mamy jeszcze jedną? Za pierwszym razem. Gra zapisana, no i pięknie. Charles, gdzie biegnie kanał, do którego uciekła Larisa? Trudno powiedzieć. Przewody wentylacyjne często się rozgałęziają. Dobra, później się tym zajmę. Co to za świństwo na tych drzwiach? Zamek. Serio? No to otwieraj, szybko, śpieszy nam się. Nie mogę ci pomóc. Nie posiadam funkcji włamywacza. Sam musisz znaleźć sposób na zamki.
Na pewno sobie poradzisz. Oczywiście. Innymi słowy, jesteś bezużyteczny. Jak zwykle. Spróbuj pstryknąć, jak tylko zapali się kontrolka. Nie jest takie proste. Udało się. No ale włazimy tu. Coś tu nie gra. Zarąbisty klimat. Co jest za tymi drzwiami? To głos Nory. To bardzo groźna przeciwniczka. To jest zapis? To jest chyba zapis, nie? Co to jest? Co to mi zrobiło? Po co to robi? Chodź, przywiążę cię do łóżka. Nie opieraj się, skarbie. Zostaw mnie. Spodoba ci się. Bo ja chciałem tylko zapisać. To co mam zrobić? Spróbuję. Jakieś sugestie? Zbliż mnie do jej operatora czujników. Szybko! Ekscytujące. Uwielbiam buntowniczych gwałtowników. Ja to robię? Ja cię wyobracam. Tylko się podłóż. No daj. Bliżej, nie sięgam. No próbuję. Ja to sam robię? Ty ci służyć, skarbie. Cała jestem twoja. Czym mogę ci pomóc? Nie wiem, czy ja to robiłem. Później będzie dostępne więcej umiejętności. Na razie wybierz szok. Wybrałem. Wow. Mamy pierwszą umiejętność. Jakże bym mogła odmówić? To teraz crafting. Służyć profesjonalnie. Rzecz jasna. Ja to widziałem. Dosłownie. Pieprzone skwary. Pomogę ci ulepszyć twój imponujący sprzęt. Nawet nie wiesz, jak pewnie się poczujesz, mając o kilka procent więcej. Nie zaszkodzi. Majorze, otwórz stosowne okno. Zostaw wszystko? Rękawice. Niepotrzebne. Nawet nie wiesz, co potrafię. Figielki z toporkiem to dopiero przedsmak, mój przystojniaczku. Podobało ci się, misiu? Może być. Weź tego potwora i rozłup czaszkę paru wrogom, a potem przynieś mi łupy. Zrobię na nich z tobą wszystko. Pokażę ci coś, czego nie da ci nikt inny. Mam ci jeszcze przynosić prezenty? Dziewczyny, trzeba rozpieszczać. Automat renowacyjny potrzebuje surowców, które rozkłada i tworzy z nich przedmioty. Aha, to jest specjalna umiejętność chyba jakaś. Choć do niektórych ulepszeń jeszcze potrzeba wyjątkowych składników. W zakładzie powinno być mnóstwo materiałów. W rzeczy samej, towarzyszy. Czy ja mogę jeszcze to wypatrywać? Mam to już, dobra. Wypieściłbyś już mój interfejs z tymi spragnionymi dłońmi. Dobra, to mnie przerasta. Tak, patrzę, czy tu jeszcze coś idzie. Aha, tu czegoś brakuje. A czyli to jest albo jedno, albo drugie, tak? No dobra, jakieś tam rzeczy ulepszałem, a tu coś jeszcze idzie ulepszyć?
Dobra, to chociaż coś zawsze. Dobra, zapisujemy jeszcze raz. No i super. No i potem lecimy dalej z skręceniem odcinków. Ten macie na niedzielę, także do następnego. Trochę lepiej już z tym, z dubbingiem, nie? O wiele lepiej się gra. Trzymajcie się, bye.